Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie w domku wypoczynkowym, takim zwanym guest house, w wiosce Native People. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. No, pierwotne plemiona żyją jeszcze w górach wietnamskich i są chronione. Żeby wejść do takiej wioski jako turysta, musisz zapłacić 70 tysięcy dongów. Ja natomiast nie zapłaciłem za to wejście, wręcz mieszkam w tej wiosce razem z tymi ludźmi w jednym z świeżo wybudowanych guest house'ów. Jedna z rodzin miała na tyle pieniędzy zarobionych na polu ryżowym i kukurydzy otaczającej dom, że wybudowała sobie piękny, świeży, drewniany dom specjalnie dla gości. I jestem jednym z pierwszych gości, ponieważ nie wiedzą, jak to wypromować. No więc zrobię dla nich zdjęcia reklamowe, pomogę im zrobić całą reklamę w internecie. No wiecie, Booking, Google, Mapy, TripAdvisor, Airbnb, wszystko, o czym nie wiedzą, to im przygotuję, napiszę to po angielsku, wstawię własne zdjęcia i pomieszkam tutaj przez parę dni, jedząc śniadanko z takim widokiem. No, właśnie skończyłem zdjęcia, poświęciłem swój omlet, no bo już jest zimny. Był pewnie pyszny, jak był gorący, no ale najpierw musiałem porobić jego zdjęcia reklamowe. Za chwilę dokończę zdjęcia pokoi, a później jak przyniosą lunch, to porobię zdjęcia lunchu w innym miejscu. A później przejdziemy się do wioski Native People, nie? To jest mój pokój, nie wiem, czy widać, bo jest strasznie ciemno, tam już na laptopie się skończył renderować odcinek z Dubaju. Ostatni z klubu, dlatego właśnie go tutaj zmontowałem, nie? Jak się obudziłem, miałem energię, godzinę to montowałem. No i co? Pozdrawiam z podróży za milion zdjęć. Zabiorę was do wioski tych pradawnych ludzi, plemion i porobimy jakieś fajne foty, które wstawię w albumie pewnie w weekend. No to pozdrawiam. This looks so delicious. Oh, and rybka. No, to lunch. Pokończone zdjęcia. Taka zasada, że nie robi się zdjęć GoPro pomieszczeń, zwłaszcza na Booking, no i takie tego typu strony. No ale chciałem pokazać, że to pomieszczenie jest znacznie większe niż jest w rzeczywistości, więc zrobiłem zdjęcie aparatem oraz GoPro, czyli tak naprawdę nie GoPro, tylko kamerą Xiaomi, żeby nie było reklamowania. O, Xin Ciao! Hello! Hey, Chuk my man! Balan! Balan, Polan! Taking picture of house! Working? Yeah. No, I'm working right now. Maybe tomorrow, yeah? Yeah, I can help you on the field. We can pick up corn. How many people? One, me, solo. Solo, one. Yeah, only me. See you tomorrow, okay? See you tomorrow. I will help you pick up corn. Yeah, see you tomorrow. You call me back in the thing, okay? Okay. Tomorrow. Okay. Thomas. Thomas. Thomas? Thomas. Oh. Yeah. Yeah. Hey Yang! Yeah, come on! Nice to meet you! Okay, see you! No pewnie to musiało dziwnie wyglądać, że jakiś biały człowiek stoi za oknem. No ale... No cóż, dla mnie oni też robią dziwne rzeczy. Co to ja mówiłem? A, no właśnie, chciałem zrobić zdjęcie normalnym aparatem, zrobiłem. Teraz robię zdjęcie kamerą Xiaomi, żeby pokazać, że ten pokój jest znacznie większy niż jest w rzeczywistości. Czyli łamę zasadę, bo fotografii wnętrz się nie robi kamerą, no zwłaszcza obiektywem fisheye. Ale dam właścicielowi oba zdjęcia i niech sam wybierze. Póki co wybrał wszystkie z fisheye'a. Także, no, zapłaciłem za swój pobyt. Miałem być tutaj dwa dni, a to jest czwarty, bo w taką pogodę jechać nie mogę. Teraz łapiemy odpowiedni kąt! Thank you.
tak wygląda kolacja. Grill na świeżym powietrzu w górę. W zamian za zdjęcia.